Cześć. Jako, że cały czas od pierwszego filmu powtarzam wam w kółko to samo, a mianowicie to, że ja myślę szybciej i cały czas będę myślał szybciej i nie mam zamiaru zwalniać, dzięki temu mogę działać szybciej, to odpowiem przy okazji na parę pytań, bo tam widziałem, że tam wirus się tam coś mocno dość publikuje i udziela, więc co do uzależnienia od gier. Na chwilę obecną już nie jestem uzależniony od gier. Kiedyś byłem zdecydowanie, całe życie grałem, to tak, to też prawda, ale uzależnienie od gier jest dużo mniej szkodliwe niż uzależnienie od alkoholu, od hazardu i od wielu innych rzeczy. Nie wiem, seksoholizm też jest niebezpieczny. Wiele rzeczy jest niebezpiecznych, także wszystko z umiarem, a będzie w porządku. I tak samo z wirtualną rzeczywistością i technologią. Jako, że wy i wasz świat w całości nie pojmuje wirtualnej rzeczywistości, ani nowych technologii, ani możliwości, które niosą, ja postanowiłem was po prostu z wami tą wiedzą się dzielić. A że wiem, jak to robić, wiem, co robię i wiem, dokąd zmierzam, postanowiłem od samego początku roku się po prostu z wami przywitać, żebyście wiedzieli, kim jestem. Co więcej, zwrócić na siebie uwagę zgodnie z moim planem. Możecie się śmiać, możecie się czepiać formy. Dla mnie istotna jest tylko treść. A z czasem, jak pojawią się ludzie, fundusze, to wtedy dopiero zobaczycie prawdziwą dynamikę rozwoju, zobaczycie waszą formę, a jak zobaczycie waszą formę, to łatwiej wam będzie przyjść do mojego świata. I najważniejsza sprawa. Pomyślcie, skoro całe społeczeństwo myśli, że jedna osoba zwariowała, to jak najłatwiej obrócić tę rolę? Zobaczcie, ja jestem na YouTubie. Ja się na spokojnie wypowiadam. I mnie słucha cały świat. A wy teraz możecie do końca życia na mnie krzykać. A ja i tak będę stał i bronił własnej wartości. Dziękuję.